W dzisiejszym przeglądzie dnia wyjrzymy poza granice Polski, a także przyjrzymy się temu, co dzieje się na naszym podwórku. Zaczniemy od szokujących zdarzeń z Laponii, które bynajmniej nie łączą się z przedświąteczną gorączką. Następnie ruszymy do więzienia w Siedlcach, gdzie podobno Zbigniew Stonoga został zmuszony do popełnienia samobójstwa. Po wizycie w zakładzie karnym postaramy się dowiedzieć, czy Małgorzata Gersdorf cierpi na zaawansowaną sklerozę, a następnie sprawdzimy, jakie niebezpieczeństwo grozi Beacie Szydło. Na koniec wyruszymy jeszcze w podróż do Chorwacji, by sprawdzić, jak tamtejsi mieszkańcy odwołują się od decyzji sądów. Jeśli interesuje Cię konkretny temat, na ekranie oraz w pierwszych liniach opisu masz informację, do której minuty przewinąć film. Zaczynamy! Przed zapoznaniem się z treścią materiału zasubskrybuj kanał, gdyż każdy film, którego nie zobaczysz, zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jak widać, pojawiło się kilka artykułów w naszej rodzimej prasie. Zauważyliście coś ciekawego w ich nagłówkach? Przynajmniej jeden znacząco wyróżnia się treścią. Przejdźmy jednak do jednego z artykułów. W opublikowanym 28 listopada raporcie policja podsumowuje wyniki śledztwa w gminie Tysfjord na północy Norwegii. Chodzi o zarzuty dotyczące przemocy seksualnej, do której miało tam dochodzić. Śledczy ujawnili, że do tej pory odkryto 151 napaści na tle seksualnym. Ofiarami części z nich były dzieci poniżej 14 roku życia. Raport ujawnia, że znana jest tożsamość 82 ofiar. Zidentyfikowano też 92 podejrzanych. Prawie 3/4 osób, ofiar, jak i podejrzanych, należy do lokalnej społeczności samskiej. Wielu było wyznawcami laesterianizmu, konserwatywnego nurtu luteranizmu. Najmłodsza ofiara miała 4 lata, a najstarsza 75. Koszmar ofiar trwał od lat. Policja ujawniła, że gwałty i molestowanie miały tam miejsce od dłuższego czasu. Najstarsza sprawa pochodzi z lat 50. XX wieku, jednak część postępowań została wcześniej umorzona. Funkcjonariuszom, którzy obecnie zajmowali się sprawą, zależało przede wszystkim, by zapobiec kolejnym napaściom, ponieważ część sprawców nadal mieszka w gminie. Szefowa policji Tone Wangen przeprosiła, że nie zajęto się sprawą wcześniej, choć o konkretnych przypadkach było już wiadomo w zeszłym roku, gdy jedna z norweskich gazet opublikowała relacje ofiar, kobiet i mężczyzn, którzy opowiedzieli o tym, co przeżyli w gminie. Jednak Wangen dodała też, że śledztwo przez lata utrudniała również zmowa milczenia. Podejrzani trapieni wyrzutami sumienia zwracali się nie do policji, a do organów kościelnych, a te milczały. Samowie to rdzenni mieszkańcy Skandynawii, zamieszkujący północną Norwegię, Szwecję, Finlandię i część terenów Rosji. Region kulturowy nazywany Laponią. Dzisiaj Samowie to jedna z najsilniejszych autochtonicznych grup na świecie. Mają swój parlament, flagę i święto narodowe. Przedstawiciele ludu Samów wchodzą m.in. w skład Rady Arktycznej, która jest międzynarodowym forum utworzonym w celu rozwiązywania problemów Arktyki i zamieszkujących ją ludów pierwotnych. Mimo uznania praw Samów przez norweskie władze, muszą oni stale zabiegać, aby ich kultura i język nie zanikły i były traktowane na równi z norweskimi. Sprawa szokuje jeszcze bardziej, gdy pod lupę weźmie się, ilu faktycznie Tysfjord ma mieszkańców. Jest ich niespełna 2000, czyli blisko 10% mieszkańców padło ofiarą gwałtów, a prawie 5% z nich to gwałciciele. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się komentarzom internautów. To na pewno wina świętego Mikołaja i jego elfów. Znudziły im się już renifery. Rudolf Czerwononosy zakapował ich do Greenpeace, temu przerzucili się na dzieci, pisze jeden z internautów. To chyba i tak mniej niż u naszych kolarzy. Wysłać nasze siły policyjne, szybko zrobią porządek. Nie rozumiem, czyżby media chciały tym sposobem wybielić najeźdźców arabskich, usprawiedliwić ich od haniebnych gwałtów na dzieciach i kobietach, pisze inny. Tam, gdzie działa religia, tam jest też przemoc seksualna. Najstarsza dziewczynka miała 74 lata. Wspólnota religijna i wszystko jasne, kwituje inny. A co o sprawie piszą Norwegowie? Otóż nic. Sprawdziliśmy wszystkie artykuły z pierwszych stron Google'a i pod żadnym z nich nie znaleźliśmy ani jednego komentarza. Trudno powiedzieć, czy to efekt zmowy milczenia, o której piszą nasze media, czy dla Norwegów temat jest zwyczajnie nieciekawy. Zostawmy jednak mroźną Norwegię i aby trochę się ogrzać, wróćmy do naszej ojczyzny, ponieważ tu jest niezwykle gorąco. Na fanpage'u Zbigniewa Stonogi ukazał się pewien ciekawy wpis. Jak podaje Sąd Okręgowy w Siedlcach, decyzja dyrektora zakładu karnego w Siedlcach uniemożliwiająca mi pobyt na ślubie syna była niezgodna z prawem, a dyrektor wkroczył w sferę przeznaczoną dla sądu. Od wczoraj terror stosowany wobec mnie wzrósł, założono mi stryczek i pchnięto do samobójstwa, odciął mnie oddziałowy. Do późnych godzin nocnych kilkukrotnie wyprowadzano mnie z celi i rozbierano do naga oraz przeszukiwano kolejny raz cele. Apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli o zorganizowanie protestu pod bramami więzienia. Bądźcie tu w sobotę 9 grudnia o godzinie 14. Do Basi z Nowego Targu. Basiu, zorganizuj to na forach internetowych. Ziobro, wiem, że to ty stoisz za tymi hitlerowskimi prześladowaniami mnie w więzieniu. Jak można było się spodziewać, wielu internautów wyraziło swoją opinię na ten temat. Czy tego nie można nagłośnić w żadnej telewizji? Kurwa,
kurwa, co tam się dzieje, esbeckie metody, pisze jeden z nich. A Kaczor, kurwa, czyta Atlas Kotów, a to jego wina. Wykończą chłopa, szkoda, tyle zrobił dla ludzi. Żeby nie było jak z Leperem. Uwolnić Zbigniewa, wszyscy na protest, nie pozwólcie, żeby zginął. Karma wraca, a te pisiory sami się już dymają, pozdro. Niewygodnych ludzi najlepiej się pozbyć, co za popierdoleni ludzie żyją w tym państwie, to się w głowie nie mieści. Jak jednak podaje portal Najwyższy Czas, słów Stonogi nie można brać na poważnie. Na swoim koncie na Facebooku biznesmen wcześniej pisał, że został brutalnie pobity przez funkcjonariuszy policji. Później opublikowane nagranie wszystko wyjaśniło. Obejrzyjmy zatem fragment. To jednak nie koniec naszej wędrówki po polskiej prasie. Głośno jest także o Małgorzacie Gersdorf. Spójrzmy, o co chodzi. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego złapana na kłamstwie? Tak, Małgorzata Gersdorf sama się podłożyła, twierdząc, że z żadnymi świeczkami nie chodziła. Na jej nieszczęście internauci publikują teraz zdjęcia, które dowodzą czegoś zupełnie innego. A tłumaczenia prezes tylko dolewają oliwy do ognia. Gdy latem politycy Prawa i Sprawiedliwości podjęli pierwszą próbę przeforsowania nowych ustaw zmieniających polski wymiar sprawiedliwości, tysiące ludzi manifestowały swoją niezgodę na demolowanie przez partię rządzącą trójpodziału władzy. W Warszawie demonstranci stali m.in. przed gmachem Sądu Najwyższego ze świeczkami w ręku. Pośród nich nie zabrakło także Małgorzaty Gersdorf. Gdy dla jednych świeczki stały się symbolem walki opozycji, dla polityków PiS stały się dowodem w sprawie. Stawiają zarzuty, że oto sędziowie dali się wciągnąć w walkę polityczną i opowiedzieli się po stronie opozycji, podczas gdy sędziowie powinni być apolityczni. Tymczasem Małgorzata Gersdorf wczoraj podczas obrad komisji sejmowej oznajmiła, że ona z żadną świeczką pod sądem nie stała. Internauci szybko wytknęli jej kłamstwo, publikując w sieci zdjęcie, na którym widać pierwszą prezes Sądu Najwyższego z białą świeczką w dłoni. Obejrzyjmy także nagranie pokazujące to kłamstwo. Po trzecie, sędziowie Sądu Najwyższego nie chodzili z żadnymi świeczkami. I ja też to mówię do pani minister Romaszewskiej. Dodatkowo podziękować pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzacie Gersdorf, za jej niezłomną postawę, za to, że była dla nas wzorem, ale także, że pokazała nam tą drogę, że należy być niepugiętym. Także chciałabym na jej ręce przekazać... Jak można się spodziewać, ten wątek bardzo szybko został podchwycony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik PiS, Beata Mazurek, na Twitterze napisała o przyłapaniu Gersdorf na kłamstwie. Oczywiście, ja byłam pod Sądem Najwyższym, miałam świece, bo dostałam te świece, ale poszłam tam podziękować tym wszystkim, którzy manifestowali w obronie sądów, a nie po to, żeby samemu protestować, próbowała się dziś tłumaczyć na antenie Radia Z Małgorzata Gersdorf. Trzeba przyznać, że brzmi to trochę jak palę, ale się nie zaciągam. Można się więc spodziewać, że także ta wypowiedź zostanie podchwycona przez zwolenników dobrej zmiany. Pierwsza prezes kolejny raz się sama wystawiła na strzał. Po tej informacji wciąż nie wychodzimy z naszego podwórka, bowiem cytując pewne polskie media, Beata Szydło ma problem. Traktuje to jako atak propagandowy oparty na nieprawdziwych informacjach, powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jest to komentarz do odniesień prawnika z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który na Twitterze zamieścił dokumenty, według których premier Beata Szydło osobiście decydowała, by nie publikować wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Kolejne kłamstwa i bzdury, traktuje to jako atak propagandowy oparty na nieprawdziwych informacjach. Wszystkie wyroki były, są i będą publikowane, skomentował sprawę rzecznik rządu Rafał Bochenek. Zawsze działamy na podstawie prawa, a dokumenty wydawane przez Trybunał Konstytucyjny pod kierunkiem pana Rzeplińskiego wydawane były bez podstawy prawnej, łamały przepisy i wydawano je w niewłaściwym składzie, przez to nie były wyrokami. Czyżby to była nieudolna próba przykrycia skandalu związanego z molestowaniem kobiet i łamaniem ich praw w redakcji Gazety Wyborczej? Napisał Bochenek w przesłanym komentarzu, odnosząc się do nagłośnienia sprawy przez gazetę.pl. Marcin Szwed, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, opublikował na Twitterze link do dokumentów z postępowania karnego w sprawie odmowy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Prawnik fundacji otrzymał dokumenty w trybie dostępu do informacji publicznej. Są wśród nich m.in. postanowienie o umorzeniu oraz protokoły przesłuchań świadków, w tym szefowej KPRM Beaty Kempy oraz dyrektor rządowego centrum.
Centrum Legislacji Jolanty Rusiniak. Podczas przesłuchania szefowa Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak powiedziała wprost, że polecenie, by nie publikować wyroku Trybunału Konstytucyjnego, otrzymała bezpośrednio od premier Beaty Szydło. Dnia 9 marca 2016 roku Trybunał Konstytucyjny procedował w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i tego dnia do Rządowego Centrum Legislacji wpłynęło to orzeczenie. To była sprawa głośna, medialna, budząca liczne kontrowersje. Tego dnia osobiście rozmawiałam z prezesem Rady Ministrów, panią Beatą Szydło, i podczas tej rozmowy pani premier poleciła mi, abym nie kierowała sprawy do zredagowania i ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Polecenie takie od pani premier otrzymywałam każdorazowo przy okazji wydawania przez Trybunał Konstytucyjny kolejnych orzeczeń aż do 16 sierpnia 2016 roku. Można zatem powiedzieć, że w okresie od 9 marca 2016 roku do 16 sierpnia pani premier przejęła osobiście kompetencje związaną z wyrażaniem dyspozycji o skierowaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego do publikacji. Brzmi fragment protokołu z przesłuchania Jolanty Rusiniak. A co na ten temat mówią internauci? Ty buło paryska, będziesz siedział razem ze swoimi szefami, pisze jeden z internautów, odnosząc się zapewne do osoby Bochenka. Przecawita, że nie kłamiem. Ino, czasami mijam się z prawdą, nie zawsze nam po drodze. Bolszewicka Europa, globalna, totalna, czy jak ją tam zwał. Głosami płatnych czy sprzedajnych, jak ich tam mać, ingeruje w politykę suwerennego narodu. Stop Bolszewi. Kępa osobiście w czasie wieczornej wizyty nakazała ukręcenie sprawy Igora Stachowiaka. Są zdjęcia. Premier o tym nie wiedziała? Ameryki to nie odkryli. Normalnie myślący człowiek widział to od samego początku. Śmiać się czy płakać? Już nie wiem. Nieomylni, prawi, sprawiedliwi, tylko gdzie? Gdy jedynym źródłem informacji jest TVP Info, trwam. Gdy posiłkujemy się cytatami Rachonia, Ziemca, Adamczyka i ulubienicy naczelnika Choleckiej. Gdy wsłuchujemy się w głos hejterów, opłacanych troli, zaczynamy wierzyć? Zaczynamy rozum odsuwać. Czyż nie tak zwolennicy dojnej zmiany pierwszego sortu za Kurskim? Ciemny ludu, który kupi wszystko. Jak więc widać, pod artykułem dosłownie wylała się fala hejtu pod adresem rządzącej partii. Jednak na tym nie kończymy naszego przeglądu. Zabierzemy was jeszcze na moment do Chorwacji, gdzie miała miejsce bezprecedensowa sytuacja. Haski Trybunał do spraw zbrodni wojennych w byłej Jugosławii podtrzymał wyrok 20 lat więzienia dla chorwackiego przywódcy wojskowego, któremu udowodniono, że odpowiadał za liczne morderstwa na terenie Bośni. Przed 4 laty usłyszał wyrok, który dziś został podtrzymany. Skazany nie zgodził się z wyrokiem sądu. Slobodan Praljak nie jest zbrodniarzem wojennym. Z pogardą odrzucam wasz wyrok, powiedział stojąc na sali sądowej i po chwili na oczach kamer i zgromadzonych wyjął i opróżnił buteleczkę. Następnie oświadczył, że była to trucizna. Po krótkim czasie okazało się, że 72-latek nie żartował, bowiem lekarz stwierdził zgon. Cała sytuacja została nagrana i nagranie obejrzymy. Stop, please. Please sit down. I na tym dzisiejszy przegląd informacji zakończymy. Jak widać, na świecie sporo się dzieje. A co wy sądzicie o omawianych tematach? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeśli nie masz czasu czytać newsów, a chcesz być zawsze na bieżąco, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Udostępnij również film swoim znajomym. Do usłyszenia.